Cześć, siemanko, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Już jest to chyba piąty vlog z tego, co mi się wydaje, ale to nieważne. Robimy teraz szybką akcję. Nie wiem, czy mogę mówić głośno, może zamknę drzwi. Nie chcę się zamknąć. Dobra, szybki koczek z rana, ale dzisiaj mamy 23 czerwca. Jak wiecie, no jeżeli nie wiecie, to w sumie się spóźniliście. 23 czerwca mamy dzień ojca, dzień taty, ale... Akurat ta szybka akcja nie dotyczy tego, bo na razie mojego taty nie ma jeszcze w domu, ale również tego dnia mój brat ma urodziny. Już wczoraj z tatą przyszliśmy do niego do pokoju po północy i zaczęliśmy mu śpiewać 100 lat, kładę życzenia i w ogóle i tak dalej. No i powiedział, że chciałby monsterki. Niestety był tylko ostatniego, chyba taki, wiecie, standardowy ulubiony, a nie wiem jeszcze jakie smaki on lubi, także stwierdziłam, że kupię jeden. I uwaga, uwaga, zaraz to przygotuję, bo również kupiłam mało dodatek do tego. Także jeśli taki vlog wam się spodobał, to pamiętajcie, musicie łapeczkę w górę oraz subskrybujcie kanał, klikajcie w ten czerwony przycisk, że tam na dole, a my lecimy. Już z tego co wiem, akurat wstał, bo nie chciałam go budzić w urodziny, niech się chłopak wyśpi, będę super siostra. Okej, lecimy, lecimy. Uwaga, uwaga, mamy tutaj jednego monsterka i mamy, żeby to wyglądało jak prezent, tylko kartkę, więc zaraz sobie to nakleimy, tutaj jest coś takiego i tak to będzie. Nie wiem, ile widać, to nie będzie chyba ciężkie. Jak to się robi? Mi się wydaje, że to tak raczej musi być, że tutaj muszę to odkleić. Dobra, przyklejamy. Dobra, mamy to. Także proszę bardzo, mamy dla niego prezent. Także już powolutku do niego idziemy i jeszcze raz zaśpiewam mu sam, że go nie będę nagrywać, a jak go nagrywam, to go zacenzuruję. 100 lat, 100 lat, żyje, żyje nam. A tam... Monsterek. No bo nie wyszedł od razu, kamy se. Na rok se dostał. Dobra, także prezent daliśmy, ja zaraz wyjdę na śniadanko, potem się bardziej ogarnę te włosy, bo są wszystkie w inną stronę. Widzimy się później. Okej, także ja właśnie ogarnęłam, że muszę montować film i jest problem, bo nie wiem kiedy ten prezent zdążę zrobić, bo film potrzebuje już na jutro, więc chciałam sobie teraz się wyrobić, bo też potem idziemy do Pantery, czy do mojego dziecka. Pierw w ogóle chciałam zrobić własny kufel, dać jakiś taki fajny nadruk, że zamiast na przykład Tatra, to będzie tata, widziałam coś takiego na internecie, że spoko pomysł. Drugim pomysłem było narysowanie, tata, nie na kartce, tylko jakoś tak, wiecie, Photoshopie, coś tam, coś tam. Trzecim pomysłem było zrobienie filmu, ale go na pewno nie zdążę zrobić. Mój tata jest coś takim, że no, on jakoś nie lubi nosić, nie wiem, jakichś zegarków, nowych ubrań i to jest taki prosty facet. A ja już teraz nie gadam, bo naprawdę czas mnie goni, muszę zmontować twój film z GTA, który już prawdopodobnie widzieliście, a jeśli nie widzieliście, to sobie nadróbcie, bo wleciałby środem. Okej, także właśnie jestem u Juli. Jula, za ile mi masz lekcję? Za 10 minut. No i właśnie zaczynamy sobie zaraz grać szybkiego jednego mecza w CS-a. Więc zobaczymy, kto wygra. Ostatnio ja wygrałam, więc może Jula się zrewanżuje i teraz ona wygra. Ja sobie wybieram standardowo, jak to zawsze u mnie bywało, jak już grałam. I szukamy. Ja mam taki klub do 5 bez kołem. A tu myślę, że ten. 24. Czasu pani zmieniła. A to. Ej, przed chwilą właśnie miałam lekcję mieć, nie? A później teraz pani zmieniła, że to 24. O. I tak co nie leci, tylko leciała piłka, także 1-0! Kolejny gol, Thomas Miller. Jula, coś czy nie idzie? Ba! Nabila, masz. Kasper pierwszy, co się dzieje? Dobra, także jesteśmy tutaj sobie z Julą. I idziemy. I idziemy sobie na spacer, też ponagrywam pewnie jakieś przybitki, bo ja bardzo właśnie lubię przybitki, nie wiem czemu, ale bardzo lubię. Siemanko, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale.
Ja jeszcze troszkę drabinę nie do końca ogarnięta, ale powiem wam, że dziś mam taki katar, że dosłownie się nic nie chce. Ja sobie właśnie czytam śniadanko i kończę montować film z GT. I jest problem taki, że chciałam sobie odpalić streama, ale odpalam stream wieczorem, a też wieczorem leci film i nie wiem jak na to YouTube zareaguje. Ale w sumie wczoraj też nic nie nagrywałam, bo wróciliśmy do domu. No i później stwierdziłam, że dobra, jednak zrobię fajny jakiś prezent niespodziankę mojemu tacie. Więc szybko poszukałam jakichś starych zdjęć z nim, z nami i tak dalej. I zrobiłam z tego filmik, nie nagrywałam jego reakcji, bo może to jest takie bardziej prywatne. A potem sobie nagrałam kita, ale co do filmu była bardzo fajna reakcja. I ja właśnie bardzo lubię robić takie rzeczy z okazji jakichś tam właśnie świąt, urodzin i tak dalej. Niż na przykład kupować jakiś kubek czy poduszkę, najlepszy to na świecie i tak dalej. No. W sumie też już kiedyś mamy zrobiłam też taki bardziej własnoręczny prezent, po prostu wzięłam swojego, niego okleiłam i w środku było dzień powodu, dlaczego jest najlepszy moment na świecie. To też było myślę, że takie fajne, wzruszające. Co wybrałam tutaj takie dwa zdjęcia z tych wszystkich. A może wam to wrzucę to zdjęcie? Ja na koni, ja pamiętam. Jeszcze mam inne zdjęcie na koni, które bardziej pamiętam, bo rzeczywiście na koniu byłam i się strasznie na nim w ogóle bałam, ale no na koni nie jeszcze, chyba tylko parę razy byłam. Okej, okay, także mnie tylko do filmu gotowa, film już jest zaplanowany, także sobie czeka na 18:00, a za jakieś pół godziny sobie odpalę streama na 14:30, także kto był na streamie, to pozdrawiam, a ja lecę się ogarnąć, by jakoś wyglądać. Do zobaczenia na streamku. Siemanko, cześć, dzisiaj mamy czwartek i dzisiaj jest naprawdę no zajebista pogoda, naprawdę. Dawno takiej pogody nie było, dosłownie cały tydzień nawet i więcej. Ciągle w dzień padało, w dzień były burze, jakieś wichury i tak dalej. I dzisiaj w końcu mamy słońce 20, na razie 2 stopnie, a mamy godzinę 12. Tylko dzisiaj idę no, sobie w końcu na spacer i w końcu na lody i mam nadzieję, że będzie to mój ulubiony smak, czyli ciasteczkowy. I dzisiaj mam taki dobry humor, bo się w końcu wyspałam, naprawdę dzisiaj zawsze wstawałam o 9:10, żeby niby nie marnować dnia. Więc już zaraz lecę zrobić szybkie śniadanko, a później pójdziemy na ten szybki spacer. Może przy okazji troszeczkę mnie słońce w końcu złapie, jakoś się opalę, bo tak jak już wam kiedyś mówiłam, nie lubię tak, wiecie, się na przykład położyć i się po prostu opalać, to nie jest do mnie podobne. Starasz się wtedy nudzę i no po prostu nie lubię. Ja już wolę sobie pójść na spacer i w międzyczasie się opalić. Okej, okay, także właśnie sobie to szybko się najeść śniadanko. No a potem pójdziemy na ten spacer. Ale no ale też dziś już jest w końcu bardzo fajna pogoda, taka idealna. Tak idealna i pasująca do filmu, który chcę w końcu już nagrać z Julą. Dziś raczej by nie dało rady, że nawet nie spodziewałam się, że będzie aż taka pogoda, bo... Więc trzeba sobie dzisiaj do tego usiąść, rozplanować, co trzeba dokupić do tych filmów, jakieś zadania powymyśleć. Ale jeżeli uda to się wszystko nagrać i wyjdzie to fajnie, to naprawdę będą trzy kozackie filmy na moim kanale. Myślę, że Juli też się spodoba, już też coś o tym wspominałam, tak ja idę dalej. Cześć, siemanko, ja jestem Emi i witam was już w ostatnim dniu tego vloga, a dzisiaj mamy piątek. Piąteczek, piątunio i można to rzec, że jest to początek wakacji, już taki będzie bardziej oficjalny, bo takie wakacje zwykłe to już sobie można by powiedzieć, że mam od jakiegoś czerwca. I za jakieś pół godziny mam buca, także po prostu będę się już ogarniała, więc muszę oddać kluczyk do szafki, odebrać świadectwo, później idziemy ze koleżankami do Maka. Wiecie, jakoś uczcić, że przeżyliśmy ten pierwszy rok, choć... No a potem wracam do domu, kończę montować właśnie tego vloga, już tylko dzisiejszy dzień muszę tam dodać i później wieczorem odpalam streama, ponieważ dzisiaj mamy święto dobroci dla Ai, więc pamiętam o tym ciągle. Jeśli byliście na streamie, to was oczywiście pozdrawiam. Okej, także ja już właśnie wróciłam, nie wiem jak się z tym wszystkim pozbierałam, bo... ale w końcu mamy wakacje, także mega spoko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, subskrybujcie kanał, podajcie na ostatni film. Ja byłam Emi, trzymajcie się, miłych wakacji, widzimy się dziś na streamu, cześć!